Dzień dobry, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska. Proszę Państwa, dzisiaj spotykam się z Wami w wersji wideo. To nie jest moje słowo po niedzieli, ale myślę, że warto odnotować kilka słów. Jestem przed budynkiem, w którym mieszkają uchodźcy. Nie nielegalni migranci, ale uchodźcy, którzy tutaj przyjechali do Polski szukać pomocy, schronienia, uciekali przed wojną, przed zagrożeniami, jakie czekały ich we własnych krajach. Kto jest z Białegostoku, myślę, kojarzy ten budynek, bo tutaj w tym budynku właśnie głównie pomoc i ochronę znajdowali uchodźcy z Czeczenii. I oni mieszkają tutaj, proszę Państwa, do dziś, nawet ci, którzy przyjechali tutaj ileś lat temu, cały czas tutaj mieszkają. Część stąd się wyprowadziła, przeprowadziła się do innych miejsc, bo ludzie wynajęli sobie bloki, gdzieś tam mieszkania w blokach czy domki, inni nawet zaczęli się budować, starają się jakoś tam zintegrować z naszą społecznością, no ale ta integracja, proszę Państwa, nie idzie tak, jakbyśmy sobie pewnie tego życzyli, dlatego że ci ludzie głównie dalej funkcjonują w swoim własnym środowisku i rozumieją naszą polską kulturę, starają się do niej dostosować, ale jej nie przyjmują. To tak jak można bez trudu się domyślić, głównie są to muzułmanie, krótko mówiąc, no i oni jednak wolą przebywać w swoim własnym środowisku. Ten budynek za mną znajduje się na osiedlu Białostoczek i ja, można powiedzieć, mieszkam tutaj troszkę dalej, ale jednak na tym samym osiedlu i bardzo często, kiedy idę do sklepu na zakupy albo gdzieś po prostu idę, spaceruję, widzę tych ludzi, którzy tutaj się przemieszczają. Dzieci chodzą do szkoły, robią ci ludzie tutaj zakupy gdzieś tam w sklepach albo spacerują, grają w piłkę gdzieś tam na boiskach, to głównie ci młodsi. Są panowie, którzy rzeczywiście no, tankują samochody i tak dalej, ale większość z nich ma takie czy inne jednak zajęcie, zatrudnienie legalne. Ja nie znam tutaj sytuacji takiej, żeby ktoś tylko i wyłącznie żerował na zasiłku. Przeważnie odbywa się to na samym początku, kiedy ktoś tutaj przyjeżdża, nie wie, nie zna się, nie orientuje i wtedy przebywa faktycznie na tym zasiłku, ale jednak tutaj ta społeczność gdzieś tam stara się sobie pomagać. I proszę Państwa, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tak, że tutaj są oczywiście problemy z tymi ludźmi, którzy mieszkają tutaj, bo faktycznie oni no, nie do końca są w stanie przyswoić nasze tradycje, jakby nasz taki kod kulturowy. Żyją jakby w swoim własnym społeczeństwie, no i widać też zwłaszcza po tych najmłodszych, no bo wiadomo, no, najmłodszy to przebywa w tym środowisku, w którym jest. Tam jest tak, jak jest, niby chodzi do szkoły, integruje się z innymi dziećmi, no ale jednak no są te kłopoty, ja nie będę mówiła, że nie, ale to nie są takie kłopoty, z którymi nie można sobie poradzić. Nie wiem, co będzie, jeżeli ci ludzie młodsi dzisiaj, czy młodzi bardzo, czy dzieci podrosną, będą w kolejnych pokoleniach, czy tak to faktycznie będzie dalej wyglądało tak jak teraz, bo no jeżeli popatrzeć na doświadczenia państw z zachodnich, z Unii Europejskiej, no to tam też jakby ci cudzoziemcy, głównie muzułmanie, którzy przyjechali ileś bardzo dawno lat temu, to w kolejnym pokoleniu się właśnie zaczęli radykalizować. U nas no, na razie jeszcze tego nie ma. Tutaj też no, muszę powiedzieć, że nasze społeczeństwo z Białegostoku tak nie do końca daje się im zradykalizować. Ja nie mówię, że to się dzieje jakoś siłowo, ale po prostu dosyć jakby no jest dosyć szybka reakcja. Problemem na pewno jest to, że jeżeli zwraca się uwagę takim ludziom, to zaraz są tutaj takie grupy czy środowiska, że zaraz napadają, że rasiści albo tam jeszcze coś. No nie, no po prostu zwraca się uwagę na przykład najmłodszym, że u nas to się nie bije dziewczynek w szkole. Po prostu no chłopiec nie bije dziewczynki, chłopiec nie bije chłopca. Po prostu no przemoc chyba nie jest niczym dobrym, no ale jeżeli zwraca się uwagę, to właśnie często szkoły, w których uczą się te dzieci uchodźców, no przykrywają tego rodzaju rzeczy, zamiast po prostu otwarcie o tym rozmawiać i poddać to pod debatę publiczną. I proszę Państwa, dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w czwartek z samego rana pod granicą polsko-białoruską przebywał minister Siemoniak, minister Tomczyk, a minister jeszcze Czesław Mroczek, którzy tam mają się zajmować tymi kwestiami migracyjnymi, bo Donald Tusk we wtorek zapowiedział, w zasadzie została przyjęta przy 4 głosach odrębnych z Nowej Lewicy, strategia dotycząca migracji. No i w tej strategii mamy takie oto informacje, że ma być zawieszona czasowo polityka azylowa. I ja powiem tak, jeżeli to faktycznie ma rozwiązać problemy, to w mojej ocenie nie rozwiąże to problemów, dlatego że, proszę Państwa, sytuacja jest kuriozalna. Z jednej strony, to jest cały czas są zapowiedzi, tu nie ma jeszcze przepisów wykonawczych, z jednej strony właśnie wdraża się jakby takie pomysły,
ale z drugiej strony na przykład po to, żeby ci cudzoziemcy nie mogli składać tutaj, bo też jest mowa o tym, żeby cudzoziemcy, ci, którzy nielegalnie z Białorusi się przedostają do Polski, nie mogli tutaj składać wniosków o ochronę międzynarodową, czyli te wnioski azylowe, tak jak oni to nazywają, chociaż to pewne rzeczy należy odróżnić, może będzie jeszcze czas o tym gdzieś tam szerzej powiedzieć, ale w każdym razie no, chodzi o to, żeby ci cudzoziemcy nie wykorzystywali tego faktu, że można tutaj legalnie się dostać, złożyć wniosek w Straży Granicznej czy do Straży Granicznej, no i tutaj móc się ubiegać o ochronę tą. No wiadomo, że za przerzucaniem tych ludzi stoi reżim Putina i Łukaszenki. Cieszę się, że w końcu do polityków Platformy dotarło to, co mówimy od ponad 3 lat, już za chwilę będzie, no tak, jest ponad 3 lata, kiedyś o tym mówi, dotarło, cieszę się, gratuluję. Widać, ciągnął się powoli, ale ciągnął się jakoś intelektualnie, w końcu jest. No ale proszę Państwa, i to mamy z jednej strony, natomiast z drugiej strony dosłownie kilka dni temu Fundacja Batorego przyznała dotację komu? Aktywistom działającym pod granicą polsko-białoruską. No w takiego ping-ponga możemy oczywiście grać, się bawić. Ja chyba nie muszę mówić, czym jest Fundacja Batorego i komu sprzyja, komu pomaga. Pamiętam raporty Fundacji Batorego, która wysyłała tutaj w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, z wyborami politycznymi, jak była zatroskana o to, żeby po prostu, krótko mówiąc, dowalić PiS-owi, rządowi, politykom tego rządu. No a teraz ta sama fundacja przyznaje dotacje dla aktywistów działających, pomagających cudzoziemcom. To jest niestety główny problem, który na razie nie widać, żeby miał jakoś się zakończyć, ale drugim problemem, cokolwiek by tutaj panowie dzisiaj nie zapowiadali, jak ta granica nie będzie wzmocniona, jak to się nie wszystko nie będzie tutaj odbywało, jakieś zabezpieczenia, nie wiem, druty, cokolwiek. No, Straż Graniczna ma, jakby ci emerytowani strażnicy, czy ci, którzy odeszli ze służby, mają wkrótce mieć możliwość powrotu, podobnie policjanci i właśnie z tym przeznaczeniem, że będą pracować przy ochronie granicy polsko-białoruskiej, jeszcze albo polsko, nawet rosyjskiej na północy, bo mowa jest tutaj o wzmocnieniu tych konkretnie granic. No to z drugiej strony przecież cały czas działa zespół prokuratorski Adama Bodnara, który ściga de facto żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo naszych granic i używają siły środków takich, jakie przewiduje jakby dzisiaj państwo polskie, takie jakie dysponuje, jakimi dysponuje państwo polskie, ale ten zespół jakoś nie jest likwidowany, nic nie słychać, żeby w ogóle miał być zlikwidowany. No i mam wrażenie, że te wszystkie zapowiedzi szumne skończą się tak jak zwykle, się okaże nagle pewnie, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a grupy aktywistyczne działające pod granicą za chwilę będą budować 49 ośrodków dla cudzoziemców, innych niż uchodźcy, a polityka azylowa będzie leżała i później na przykład tacy ludzie, którzy faktycznie przyjadą tutaj szukać pomocy, nie wiadą, krótko mówiąc nie wiadą, albo nie wiem, może będą jakieś wyjątkowe przepisy wprowadzone. Jest, proszę Państwa, bałagan. Delikatnie mówiąc. Ja ten temat jeszcze będę rozwijała, myślę, w kolejnych dniach, bo w miarę jak będzie się też rozwijała sytuacja polityczna, to co będziemy się więcej dowiadywać na temat tarczy wschód, która już miała być, a teraz słyszę, że ona dopiero będzie się budować. Także i w kontekście właśnie tej polityki azylowej, w kontekście, nie wiem, wsparcia czy braku wsparcia dla grup aktywistycznych. Także ja na pewno będę jeszcze zabierała głos w tej sprawie. Na razie tyle, co chciałam powiedzieć. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, portal internetowy Dzień Dobry Białystok, Fakty Białystok. Proszę Państwa, subskrybujcie kanały na Facebooku, na Twitterze i oczywiście na YouTubie. Do zobaczenia.